Kiedy Ania opowiedziała nam o całej akcji, było dla nas jasne, że chcemy się w nią włączyć. Jako firma wsparliśmy akcję finansowo, natomiast chcieliśmy zrobić coś więcej, zaangażować się także osobiście. Zajmujemy się księgowością i kadrami. Większość naszej załogi to kobiety i pomysł, aby się spotkać i wspólnie wydziergać ośmiorniczki, pojawił się jakoś naturalnie. Akcja Ośmiorniczka dla Wcześniaka jest akcją przeniesioną z Danii. Tam przeprowadzono badania, że wcześniaki leżące w inkubatorach bawią się rurkami, żyłkami, aparaturą, do której są podłączone. I przeprowadzono badania, że takie ośmiorniczki z mackami, które są podobne do pępowiny matki, pomagają takiemu maleństwu przetrwać te ciężkie chwile w inkubatorze, nie łapią rurek, łapią macki. Oczko tu, przekładamy tą nitkę. O. Łapiesz nitkę. Kilka osób, których zapał przewyższył umiejętności, miało sposobność nauczyć się pracy z szydełkiem, co, jak się okazuje, wcale nie jest takie proste. Dzięki Ani, z którą mamy kontakt na co dzień, ponieważ pracujemy razem, wiemy na bieżąco, jakie są potrzeby akcji i będziemy się starali dalej pomagać. Zapotrzebowanie na takie ośmiorniczki jest ogromne. Bo ze statystyk wynika, że w Warszawie, naszej szpitali, potrzebujemy średnio 120 ośmiorniczek miesięcznie. Tyle rodzi się maleństw, które przebywają w inkubatorach. Stworzenie ośmiorniczki dla rękodzielniczki nie jest trudne. Jest to dosyć prosty wzór, szybko się robi, zajmuje około 2-3 godzin. Między sobą już tak mówimy, że jest to nauk ośmiorniczkowy. Odkąd zaczęłyśmy robić ośmiorniczki, nie można przestać ich robić, po prostu je się chce robić. Wiadomo, dla kogo robimy. Dostając zdjęcia, bo dostajemy zdjęcia ze szpitali, widzimy te maleństwa, które rzeczywiście obejmują, łapią macki. I to jest najwspanialsze uczucie, że w ten sposób możemy pomóc. Zachęcamy wszystkich rękodzielników, jak i osoby, które chciałyby się nauczyć pracy na szydełku, szydełkiem, do kontaktu z nami. Jesteśmy na Facebooku Ośmiorniczki dla Wcześniaków. Najłatwiej tak nas znaleźć. I zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy chcieliby szydełkować i również tych, którzy chcieliby wspomóc nas bawełną.